Dzień dobry. Pewnie zastanawiacie się, gdzie dokładnie jestem. Otóż zawitałem ponownie do Bydgoszczy, do kliniki Gameta, gdzie tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim odcinku, także i dzisiaj porozmawiam z panem doktorem Pawłem Sochą na temat procedury in vitro z zastosowaniem komórek od anonimowej dawczyni. Muszę się spieszyć, bo pan doktor ma dla mnie zaledwie kilkanaście minut. Także zapraszam, chodźcie. Dzień dobry ponownie, panie doktorze. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy choć przez chwilę porozmawiać na tak ciekawy i chyba dość rzadko poruszany temat, jakim jest dawstwo komórek. To może od razu przejdę do konkretów i zadam pytanie. Panie doktorze, czy każda kobieta może zostać dawczynią? Na wstępie należy powiedzieć, że dawcą komórek jajowych, dawcą nasienia, dawcą zarodków, polskie prawo gwarantuje anonimowość. Procedura dawstwa komórek polega na podarowaniu komórek od anonimowej kobiety dla pary, która nie może uzyskać ciąży przy użyciu własnych komórek. Nie każda kobieta może zostać dawczynią komórek. Kandydatka na dawczynię musi spełnić szereg wymagań, czyli musi się cechować ogólnym dobrym stanem zdrowia oraz być w wieku od 20 do 34 lat. A w jaki sposób rekrutuje się dawczynię i jakie badania musi przejść? Proces rekrutacji dawczyń jest kilkuetapowy. W pierwszym etapie kandydatka na dawczynię wypełnia formularz zgłoszeniowy, po czym klinika kontaktuje się z taką kandydatką, żeby przeprowadzić wstępny wywiad i udzielić informacji na temat dawstwa. Następnie odbywa się wizyta w klinice leczenia niepłodności, gdzie zespół przedstawia pacjentce przebieg procesu stymulacji, procesu pobierania komórek jajowych oraz odpowiada na jej wszystkie pytania. Następnie zlecamy badania, które muszą zostać wykonane u dawczyni. Tak, są to badania w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową, chorób zakaźnych, badania genetyczne, takie jak kariotyp, badanie mutacji w genie mukowiscydozy czy rdzeniowego zaniku mięśni oraz ogólne badania oceniające stan zdrowia kandydatki na dawczynię. Jeśli uzyskamy wyniki badań i okazują się one prawidłowe, możemy przystąpić do procedury stymulacji dawczyni zakończonej pobraniem komórek. A w jaki sposób łączy się dawczynię z biorczynią i jakie kryteria bierze się pod uwagę? Dobór oocytów, czyli komórek jajowych od anonimowej dawczyni, dokonywany jest na podstawie ściśle określonych kryteriów. Bierzemy pod uwagę cechy niepłodnej kobiety, czyli biorczyni. Szczególnie zwracamy uwagę na grupę krwi w zakresie grup głównych, czyli układu AB0 oraz czynnika RH. Ponadto brane są pod uwagę cechy fenotypowe biorczyni, takie jak wzrost, masa ciała, typ budowy ciała, kolor włosów, kolor oczu oraz karnacja. Taki sposób prowadzenia doboru ma na celu uzyskanie komórek jajowych od dawczyni, która posiada cechy najbardziej zbliżone do niepłodnej kobiety. Jakie są wskazania do użycia komórek dawczyni? Istnieje kilka wskazań do użycia komórek pochodzących od anonimowej dawczyni. Należą do nich przedwczesne wygasanie czynności jajników, nieadekwatnie skrajnie niska rezerwa jajnikowa, nawracające poronienia, choroby genetyczne, które mogą być dziedziczone oraz sytuacje, w których mamy do czynienia z niepowodzeniami wcześniejszych procedur in vitro z wykorzystaniem własnych komórek, czy to z powodu małej liczby uzyskiwanych komórek, czy to z powodu ich nieprawidłowej jakości. Inną grupą stanowią pacjentki, które są po leczeniu onkologicznym i w wyniku tego leczenia utraciły możliwość uzyskania ciąży przy użyciu własnych komórek. A jak, panie doktorze, wygląda przygotowanie biorczyni do transferu? Transfer zarodka jest procedurą polegającą na umieszczeniu zarodka w jamie macicy. Wykonywany jest cienkim, giętkim cewnikiem pod kontrolą USG. Zabieg jest najczęściej bezbolesny. Zanim jednak przystąpimy do transferu, musimy odpowiednio przygotować błonę śluzową jamy macicy do jego przyjęcia. Najczęściej w sytuacji, kiedy dysponujemy zarodkami powstałymi w wyniku dawstwa komórek jajowych, takie przygotowanie do transferu odbywa się w tak zwanym cyklu sztucznym, czyli pod wpływem podawanych z zewnątrz preparatów hormonalnych uzyskujemy prawidłowy rozwój błony śluzowej, czyli endometrium. I w momencie, kiedy mamy pewność, że błona śluzowa jest odpowiednio rozwinięta, wyznaczamy termin transferu.
Należy wspomnieć oczywiście, że zarodki, które powstały w wyniku procedury dawstwa komórek jajowych, a nie zostały przetransferowane do jamy macicy, zostają zamrożone. A jaka jest zatem skuteczność tej procedury? Prawdopodobieństwo urodzenia dziecka w wyniku procedury dawstwa komórek jajowych po wykonaniu pierwszego transferu wynosi około 47%. Przy wykorzystaniu wszystkich zarodków powstałych z takiej procedury osiągamy skuteczność rzędu 76%. Należy powiedzieć, że jest to bardzo dobry, bardzo wysoki odsetek ciąż z tego względu, że pary te, które korzystają z komórek dawczyni, najczęściej nie mają szansy na uzyskanie ciąży przy użyciu własnych komórek. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę, za poświęcony nam czas i przyznam, że jest pan prawdziwą skarbnicą wiedzy na ten temat. Dziękuję również za spotkanie. Jak sami widzicie, dawstwo komórek od anonimowej dawczyni to niezwykle fascynujące zagadnienie. Ja mam nadzieję, że wraz z panem doktorem rozwialiśmy wszelkie wątpliwości dotyczące tej kwestii. Wy napiszcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat, a ja żegnam się z wami powoli i do zobaczenia.